Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dniu dzisiejszym przeprowadzimy sobie update'ik naszego portfolio. Jest to portfolio, które wspólnie stworzyliśmy, można powiedzieć, po przeglądzie altów, który robiłem już jakiś czas temu. Portfolio zostało stworzone bodajże 3 miesiące temu i od tego czasu robię co 2-4 tygodnie update'ik. Mówię Wam o tym, co robię z tym portfolio. Dla tych, co oglądają pierwszy raz, jest zakładka na moim kanale Nasze Portfolio, także można się cofnąć do tych wcześniejszych odcinków. Pokrótce powiem, że jest to w pełni zdywersyfikowane portfolio, które składa się z projektów L1, z gamingu, chociażby jest tutaj Oracle, taki jak Chainlink, APYs, jak The Graph. Są też tutaj projekty ISO 222, mamy trochę DEXów. Także ogólnie jest to bardzo zdywersyfikowane portfolio i na dobrą sprawę są tutaj tylko projekty, które miały już, które powstały już i miały swoje jakby 5 minut we wcześniejszej hossie, tak? Także jest to niejako eksperyment, który wspólnie sobie tutaj przeprowadzamy. Pierwsza myśl była taka, że zainwestujemy sobie tutaj 10 tysięcy dolarów. Jak widzicie, jest niecałe, jest 15 200, na plusie jesteśmy 3 300, czyli widać, że zainwestowałem blisko 12 tysięcy dolarów. W dniu wczorajszym było plus 30%, dzisiaj jest niespełna plus 28%. Był już taki moment, kiedy mieliśmy dołki, że byłem minus 24% bodajże. Także na spokojnie prowadzimy sobie to portfolio. Myślę, że jest to fajny pogląd dla osób, które są nowe na rynku, żeby nie panikować, żeby na spokojnie trzymać się projektów, w które macie wiarę. Ale musicie też mieć z tyłu głowy, że inwestowanie w dużą liczbę altcoinów w takiej fazie BES-y ma swoje też ryzyka, tak? Dlatego, że wiadomo, że jak przyjdą jakieś hardkorowe regulacje, czy też gwałtowny wzrost dominacji Bitcoina, wiadomo, że te alty mogą w krótkim terminie bardzo dużo stracić. Niektóre mogą się już nigdy nie odbić, niektóre mogą po prostu, brzydko mówiąc, pójść do piachu. Także to wszystko trzeba mieć z tyłu głowy. Dlatego dla mnie takie portfolio altcoinów to musi być proporcja 1 do 5, 1 do, tak jak w moim przypadku, 1 do 9 do mojego złotego koszyka, tak? Ten złoty koszyk musi być waszym priorytetem, a nie zbiorowisko bardzo mocno spekulacyjnych altcoinów. Oczywiście nie wszystkie w tym portfolio są mocno spekulacyjne, ale jest to zbiór, moim zdaniem, altów, które mają już jakąś renomę, takich jak Chainlink czy Polkadot. No i oczywiście zbiór też altcoinów, które są spekulacyjne, tak? Chociażby jak Kacper, Moonbeam czy Kadena. Wracając może tutaj do meritum samego portfolio. W ostatnim odcinku wykaszowaliśmy Rendera, który miał bardzo duży wzrost, i wykaszowaliśmy Fantoma, który miał bardzo duży wzrost. Stąd też widzicie, że mamy w naszym USD, mamy w okolicach 1631 dolarów. Tak jak mówiłem, będę starał się wrócić do Fantoma i do Rendera na niższych poziomach. Ok? Już teraz wracając do nich, byłbym jakiś procent do przodu. Jednak uważam, że po takich pompach myślę, że Phantom może spokojnie wrócić do 40 centów, a Render w okolice dolara 20. To takie moje minimum oczekiwania, tak? Także to w kwestii jakby podsumowania ostatniego update'a. W dniu dzisiejszym powiem Wam, jakie są dalsze moje ruchy na portfolio. Całkowicie mam zamiar usunąć tutaj Multiverse X. Bardzo nie podoba mi się to, że Elrond cały czas zmienia nazwy, stara się wskoczyć na jadący pociąg i tak dalej, i tak dalej. Więc ta pozycja, z racji tego, że jesteśmy na plusie, 8 dolarów na plusie, ona całkowicie znika z mojego portfolio, ok? Po nagraniu tego odcinka całkowicie usunę tą pozycję z tego portfolio i 504 dolary, czy ile to będzie w danym momencie, 502 dolary zostaną dodane do naszego koszyka USD. Jest to pierwsza ważna zmiana w tym portfolio, ale musicie też wiedzieć, że podczas BES-y robicie selekcję, tak? Wybieracie sobie na początku koszyk protokołów, który Was interesuje, śledzicie ich aktywność, śledzicie ich działania podczas BES-y i niejako staracie się tutaj oszacować, czy jest to wciąż wartościowy projekt, w który warto inwestować, czy też nie. Moim osobistym zdaniem
biorąc na klatę to, że Elrond może zrobić 10-20x, bo może, uważam jednak, że wszystkie ostatnie działania, które robili, bardzo mi nie odpowiadają, tak? Bo dla mnie, jak ktoś zmienia zbyt często nazwę, stara się przyczepić już do jadącego pociągu, w tym przypadku był to pociąg Metaversu, uważam, że no, nie skupiają się na tym, co powinni, tak? Każdy protokół powinien mieć jeden swój cel, jeden jakby ten use case, jeden problem, który chcę rozwiązać, a tutaj widzę, że problemów jest wiele, dlatego jestem gotowy opuścić tą pozycję, na dobrą sprawę można powiedzieć na zero, tak? No bo co to jest $8 zysku? Jest to pierwszy ruch, który wykonamy w dniu dzisiejszym. Całe $500 zostanie przeniesione do poziomów stablecoina. Będziemy mieli z $2100 w USD. I oczywiście będą to pieniądze, które będziemy w dalszych update'ach wykorzystywać. Druga rzecz, którą zrobimy, wykaszujemy całkowicie Falcoina. Uważam, że Falcoin w obecnej chwili jest bardzo mocno napompowany. Były małe pozytywne newsy, jednak nie rozumiem do końca, skąd ta pompa. Fundamentalnie nie widzę tutaj, czemu ta pompa ma aż takie duże pchnięcie. Chyba jest to po prostu taka azjatycka narracja w tym momencie, bo już wiele osób mówi o tym i chyba też już wiecie, że głównie Azja pompuje obecnie te tutaj altcoiny i nie tylko, i samego Bitcoina. Zresztą kilka osób pisało w komentarzach pod moimi filmikami na YouTubie w styczniu, że z racji chińskiego Nowego Roku i tak dalej istnieje taka spekulacja, że oczywiście bardzo mocno tutaj azjatycki rynek pompuje te kryptowaluty, tak? Czy to jest prawda, czy nie? Nie mi to oceniać. Na pewno jest to jeden z czynników, dla których widzimy takie, a nie inne ruchy. Dlatego też wykaszujemy sobie całkowicie Falcoina z myślą, że odkupimy go na niższych poziomach. Jeżeli do tego nie dojdzie, mam już alternatywny protokół, który zastąpi Falcoina na naszej liście altów. Dlaczego też biorę profity i dlaczego też usuwam poszczególne projekty? Tak jak wiecie, wzięliśmy profity z Rendera, z Fantoma. Jest to bardzo prosty sposób, żeby za te same pieniądze zwiększać swój stack coinów, tak? Bo jeżeli wyjdziemy teraz z Falcoina, uzyskamy łącznie $1840, jak widzicie tutaj, na plusie jesteśmy $919, no to jeżeli cena się cofnie, ok, a moje oczekiwania byłyby racjonalnie, że Falcoin powinien wrócić poniżej $5, no to na pewno za $1841 kupię więcej niż 217 Falcoinów, ok? Jeżeli do tej spekulacji dojdzie i jest ona trafna, to będziemy mieli za darmo 20, 30, 40% naszych tokenów, tak? Jeżeli do tej spekulacji nie dojdzie, ja już mam projekt, który jest w moim innym portfolio, który zastąpi Falcoina w tym portfolio. Oczywiście o wszystkim będę Was informował w kolejnych update'ach. Podsumowując, w dniu dzisiejszym Multiverse X, czyli Elrond, wylatuje z naszego portfolio. $500 dokładamy do naszego stacku USD, co daje 2100 pi razy oko i usuwamy, kaszujemy cały nasz Falcoin i kolejne $1841 wlatuje do naszego USD, co da nam w granicach $4000, tak? Z tym, że tak jak mówię, Multiverse X całkowicie wylatuje z tego portfolio, Falcoina traktujemy na zasadzie swinga, podobnie jak Rendera czy Fantoma. I myśl przewodnia jest taka, że w momencie, kiedy coś bardzo mocno urosło, wychodzimy na profitach, a wiecie, że mieliśmy tutaj, nie pamiętam dokładnie jaki był podział, no 1600 na pół, no to średnio 800 na sztukę. Wyszliśmy tutaj na proficie z Rendera, wyszliśmy na proficie z Fantoma, teraz wyjdziemy na proficie z Falcoina. I każdy spadek cenowy doprowadzi do tego, że będziemy mieli dzięki tym swingom sporo darmowych tokenów. Widzicie, że Falcoin w ostatnich 7 dniach 66,2% na plusie, całkowite wariactwo. Ale oczywiście jest Bessa nie jest to tylko moment, kiedy wszystko idzie w dół, są to też takie tak zwane bear market rallies, tak? Poszczególne tokeny mają swoje wystrzały, widzieliście co działo się chociażby z AI i
Myślę, że jest to dobry moment wykaszować Falcoina, tak samo jak był to dobry moment, by wykaszować Fantoma i Rendera. Jeżeli chodzi o pozostałe pozycje, Veracity nie ruszam. Jest to tutaj taka mała torba, którą sobie tutaj uzbierałem pod kątem tego portfolio. Chciałbym ją zostawić. Jeżeli chodzi o GMX-a, Minę czy Ocean, tak samo. Nie są to jakoś procentowo takie zyski, bym tutaj chciał na obecną chwilę to kaszować. Sama myśl tego portfolio, jest to długi termin. Chciałbym zobaczyć, jak mocno może urosnąć to portfolio, bazując tylko na projektach, które już były z nami we wcześniejszym cyklu. Mam swoje oczekiwania. Wiem, jak to było w perspektywie 18-19 rok, a HOSSA 21. Także zobaczymy, jak to wyjdzie, ale tak jak powiedziałem, jest to eksperyment. Daję Wam update'y, bo wiem, że wiele osób z Was, wiele osób, które mnie ogląda, posiada te projekty, wiele osób też ma podobne portfolio, więc na pewno, przynajmniej tak myślę, moje ruchy Was interesują. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o ten krótki update'ik. Jak zawsze mam nadzieję, że był on pomocny, daję Wam obraz tego, jak ja się poruszam w tej kryptoprzestrzeni. Myślę, że za kolejne 2-3 tygodnie, a może i szybciej, zobaczymy, co się wydarzy na rynku, będzie kolejny update związany z naszym portfolio. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Hej!